Bardzo dziękuję każdej osobie, która zdecydowała się wesprzeć mnie na Patronite. Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Raszewskiej, Krysi z kanału o książkach, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burdejko i Patrykowi Zalewskiemu. Dziękuję bardzo, trzymajcie się. Jeżeli ktoś z Was jest fanem tego podgatunku science fiction, jakim jest space opera i nigdy nie widział Cowboya Bebopa, to nadróbcie, bo dużo tracicie. Nie będę próbował tutaj grać obiektywnego recenzenta. Bebop to jest jedno z moich ulubionych anime, jedno z trzech. Jest to pewnie też jeden z moich ulubionych seriali, dlatego bardzo chętnie sobie coś o nim pogadam. Cowboy Bebop jest to 26-odcinkowy serial, który wychodził w latach 1998 do 1999. Zacznę trochę z innej strony. Pewnie część z Was jest świadoma tego, że bardzo często anime jest bazowane na mangach, że bardzo często anime to jest adaptacja mangi. I w przypadku tego konkretnego dzieła tak nie jest, więc byłbym ostrożny. Istnieje manga, która nosi tytuł Cowboy Bebop, natomiast ani manga nie jest adaptacją anime, ani anime nie było bazowane na mandze. Jest to coś, co powstało, kiedy serial już kończył się. Twór ten ma 11 rozdziałów, wyszło to w 3 tomach i jest to dodatkowa historia, taki delikatny spin-off, bardzo średni poziomowo, moim zdaniem nie warty uwagi, więc jeżeli ktoś w głowie ma tę myśl, że no nie będzie oglądał serialu, ale mangę sobie przeczyta, no to nie w przypadku tego konkretnego dzieła. Cowboy Bebop jest to space opera, mówiąc konkretnie jest to space western. Oczywiście, jeżeli myślicie sobie western, to nie macie raczej w głowie tak domyślnie historii science fiction, natomiast western może być łączony z wieloma innymi gatunkami. I tak na przykład gra Fallout New Vegas, to jest taki western post-apo. W dużym stopniu seria gier Borderlands, to jest western. Inne anime, które nosi tytuł Trigun. Nawet Star Wars mają pewne elementy westernu, ale to jest szczegół. Tytułowy Cowboy Bebop nie jest postacią, jest to nazwa statku, którym przemieszczają się nasi bohaterowie, statek nazywa się Bebop. A naszymi głównymi bohaterami jest grupa najemników, konkretnie mówiąc grupa łowców nagród, którzy po prostu żyją sobie w końcówce XXI wieku, z tego co kojarzę, to był jakiś początek lat 70. XXI wieku, no i próbują zarobić na życie, podejmując się różnych zadań i z te zadania oczywiście odbierając nagrody. Naszym głównym bohaterem, tym, którego możecie kojarzyć z jakichś plakatów, jest niejaki Spike Spiegel. Bardzo charyzmatyczny, wyluzowany z wierzchu najemnik z dosyć trudną przeszłością. Zresztą to jest taki element wspólny, bym powiedział, wszystkich członków załogi Bebopa. Każdy z nich ma pewnego rodzaju ciężką przeszłość, co zresztą wydaje mi się motywem przewodnim tej historii. Cowboy Bebop dla mnie jest przede wszystkim historią o radzeniu sobie ze swoją przeszłością. I każdy z tych członków załogi Bebopa ciężką przeszłość ma, czy to jest Jet, były policjant, czy to jest Faye Valentine, która jest takim, powiedzmy, delikatnym, wolnym elektronem, który się czasami pojawia, czasami rywalizuje z naszą załogą, czasami wykonują jakieś zadania razem, po czym Faye odlatuje robić swoje rzeczy. Mamy też bohatera dziecięcego, który ma na imię Ed, który wydaje się być takim delikatnym comic reliefem i hakerem, poza tym jest jeszcze pies. Pies, który nazywa się Ain. Bebop ma jako serial epizodyczną formułę. To znaczy, zwykle jest tak, że jeden odcinek to jest jakaś jedna misja, jedno zadanie, z którym radzą sobie nasi bohaterowie. Są takie misje, które na przykład zajmują 2 odcinki, natomiast oczywiście to nie jest tak, że no wiecie, mam tutaj 26 odcinków, każdy jest pojedynczą całością, kończy się, to nigdy nie wraca, kończy się serial, nie ma żadnego podsumowania. I jest jeden bardzo mocny wątek, który się przewija przez te wszystkie odcinki i który jest podsumowany w 2 ostatnich odcinkach. Jest to wątek związany właśnie z przeszłością Spike'a, która była dość ciężka, nieprzyjemna, która jest związana z jego dawnymi współpracownikami, z jego dawną miłością i która jest takim widmem krążącym nad głową naszego głównego bohatera. To, co jest przede wszystkim niezwykle charakterystyczne dla tego serialu, to jest ton i ogólny klimat. Jest to twór jedyny w swoim rodzaju. Znaczy ja nie jestem w stanie podać drugiej space opery, która na poziomie klimatu, prezentacji świata, ogólnego tonu byłaby zbliżona do tego, co tu widzimy.
Oczywiście nasi bohaterowie przemieszczają się dość regularnie, odwiedzają różne planety, miasta, żeby tam wykonać zadanie, dlatego trochę tego świata widzimy i na poziomie budowy tego świata to jest mieszanka bardzo, bardzo różnych rzeczy. Mamy trochę post-apo, mamy trochę retrofuturyzmu, trochę cyberpunka, trochę westernu. Jest tego naprawdę sporo, a ta mieszanka jest tak niezwykle charakterystyczna, że nie widziałem jeszcze, żeby ktokolwiek ją odtworzył. Mam tutaj też inne inspiracje. Pierwsza z nich jest bardzo widoczna w absolutnie kultowym openingu, absolutnie kultowym intrze. Okay, 3, 2, 1, it's jam. Które jest stylizowane na te sekwencje otwierające w filmach szpiegowskich z lat tam 60., 70. Jeżeli sobie puścicie jakąś sekwencję początkową z tych pierwszych Bondów, to zauważycie bardzo duże podobieństwo do openingu Bebopa. Nie jest to jedyny serial, który się tym inspirował, na przykład Archer, który jest w dużym stopniu parodią tych filmów szpiegowskich, tych tropów szpiegowskich, też ma bardzo podobny opening. Mam tutaj też trochę klimatu noir i bardzo zróżnicowane historie. Mamy odcinki, które są bardzo dramatyczne, bo są powiązane z bohaterami drugoplanowymi i ich trudną przeszłością, która w jakimś stopniu też dotyka naszych bohaterów. Mamy odcinki bardziej akcyjne, nawet komediowo-rozrywkowe. Mamy jeden z końcowych odcinków, który jest takim trochę space horrorem o psychopatycznym zabójcy klaunie. Mamy jeden odcinek pod koniec serialu, który dla mnie jest takim bardzo ewidentnym, bardzo ewidentną parodią spaghetti westernów. Odcinek bodajże się nazywał Cowboy Funk. Jest tego sporo i wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast myślę, że Bebopa ogląda się przede wszystkim dla bohaterów, którzy są fantastyczni. Spike jest dla mnie na poziomie charakteru jest taką bardzo ewidentną, znaczy może nie bardzo ewidentną, jest dla mnie mieszanką trochę bezimiennego rewolwerowca z filmów Sergio Leone, którego grał Clint Eastwood. Nawet kiedy pierwszy raz widzimy Spike'a, to on nosi bardzo charakterystyczne poncho, które trochę wygląda tak jak to, co miał na sobie właśnie bohater Clint Eastwooda. Jest mieszanką jego, trochę Bruce'a Lee i trochę Lupina the Third. To jest facet, który ewidentnie ma w sobie wiele bólu, który przeżył dużo syfu, który ma w sobie wiele traum, ale bardzo często maskuje to uśmiechem i takim pozornie luzackim podejściem do wszystkiego wokół. I to jest, myślę, też ogromna siła Bebopa, że niejednokrotnie te odcinki na poziomie fabuły są dość poważne, są dość przykre, ale ta cała otoczka sprawia, że to się niewiarygodnie lekko ogląda, przez te odcinki się płynie, bo do tych mocniejszych elementów jest bardzo z grami dobrany humor, który przełamuje niejednokrotnie ten ponury charakter niektórych scen. Mamy absolutnie przepiękne sceny akcji. No i oczywiście cały aspekt audiowizualny. To jest anime, które ma 25 lat, a wygląda przepięknie. Nie tylko jeżeli chodzi o projekt, ale sama animacja wygląda bardzo dobrze. I soundtrack. Jest to jeden z najlepiej udźwiękowionych seriali, jaki widziałem w ogóle. Jest tutaj sporo jazzu, bluesa, ale mamy też motywy muzyczne, które są bardzo takie właśnie westernowe. Co bardzo interesujące, nasi główni bohaterowie nie mają aż tak ogromnego rozwoju. Znaczy oni się nie zmieniają jakoś bardzo. I interesujące jest to, że ich rozwój głównie jest prowadzony z wykorzystaniem ich przeszłości. Że to nie jest historia o zmianie bohaterów, tylko to jest historia o ustosunkowywaniu się do tego, co wydarzyło się kiedyś. To jest historia o tym, że nasi bohaterowie nie potrafią ruszyć naprzód. Że nasi bohaterowie już nie rozumieją pewnych rzeczy, nie rozumieją pewnych relacji, które się wytwarzają, aż do momentu, kiedy no jest już trochę za późno, żeby to zrozumieć, żeby to mogło być tym, czym mogło być kiedyś. To nie jest tak, że nasi bohaterowie, że nasza główna załoga to są do końca dobrzy ludzie. To są ludzie, którzy próbują przeżyć w tym futurystycznym, dość brudnym i niebezpiecznym świecie. To nie jest tak, że to są, wiecie, dobrzy ludzie albo to są źli ludzie. To są ludzie, którzy chcieliby być dobrzy, ale czasami no, muszą zrobić rzeczy, które dobre do końca nie są po to, żeby mieć szansę na życie jakiekolwiek. Myślę, że niektórzy potencjalnie mogą mieć problem z tym, jak wygląda ten serial na poziomie konstrukcji, czyli to, że mamy tutaj jednak tę bardzo epizodyczną formułę. Niebezpieczeństwo polega na tym, że dla niektórych to się może wydawać historia, która ma takie odcinki, które są po prostu filerami. No taka jest charakterystyka tego typu konstrukcji, takiego wyboru przez reżysera i scenarzystę. Z tym nie za bardzo da się cokolwiek zrobić. Wydaje mi się, że Bebop jest taką historią, która bardzo dobrze działa, kiedy oglądacie ją jeszcze raz. Kiedy macie już świadomość tego, w którym kierunku ta historia zmierza, kiedy wiecie już dokładnie, jaka jest przeszłość bohaterów, kim oni są,
co ich ukształtowało i możecie to wykorzystać od samego początku. Bo początek Bebopa jest taki, że widzicie bohaterów, którzy mają fajny design, którzy są cool, wydają się charyzmatyczni, ale równocześnie na samym początku oni się nie wydają głębocy. Oni się nie wydają interesujący, bo nie wiemy o nich po prostu nic. A jako, że mamy tę epizodyczną formułę, to nie jest tak, że dowiadujemy się na początku od razu bardzo dużo. Ta wiedza jest widzowi dawkowana i dopiero pod koniec mamy ten pełen obraz. Słyszałem taką opinię, że bohaterowie drugoplanowi są genialni w Bebopie. Słyszałem tak parę razy. Nie powiedziałbym. To znaczy, wydaje mi się, że niektórzy bohaterowie w ramach tej historii, szczególnie ci związani właśnie z naszymi bohaterami, głównie ze Spike'em, powiedzmy, czy to jest właśnie Julia, czy to jest główny antagonista, który nazywa się Vicious, to nawet nie są do końca postacie per se. Znaczy, wydaje mi się, że nie powinniśmy tego odbierać. To są pewnego rodzaju symbole przeszłości. I oni w oderwaniu od historii pewnie nie są interesujący, natomiast oni mają tam być i mają być tacy, dlatego że oni mają znaczenie dla Spike'a. Nie do końca mają mieć tą samą rolę dla widza. Nie mają być do końca postaciami. Właśnie. Bebop nie wydaje się być jakąś ogromną, wielką sagą. Mimo że ma te 26 odcinków, jeden trwa średnio tam 25 minut, nie są godzinne odcinki, to wy wiecie, nie macie tego wrażenia, że obserwujecie ogromną historię, która zmienia wszechświat tak naprawdę. Obserwujecie coś paradoksalnie bardzo kameralnego. Teoretycznie macie ten wątek fabularny związany z przeszłością bohatera, który powraca regularnie, ale jako że te odcinki mają formułę epizodyczną, więc w ramach 25 minut historia jest nakreślana i jest zamykana, to na przykład nie macie takich klasycznych zabiegów dla wielu seriali. Tutaj raczej odcinki się nie kończą cliffhangerem, bo bardzo często w ramach jednego odcinka ta konkretna fabuła jest rozwiązana. I mi to nie przeszkadzało, bo jakoś tak bardzo, mimo tego, że ja na ogół też nie jestem fanem epizodycznej formuły. Znaczy są takie seriale, gdzie ja to kupuję, ale na ogół nie jestem ogromnym fanem tej konstrukcji, kiedy macie, nie wiem, sezon składający się z 20 odcinków i macie 20 osobnych historii i ewentualnie jakieś tam wątki bohaterów, które są rozwijane w tle. Na przykład nigdy nie potrafiłem się jakoś tak na długo wkręcić w Doktora House'a właśnie przez to. Mimo że bardzo mi się podoba koncept i pomysł na ten serial, to nie potrafiłem jakoś tak dłużej przy nim pozostać. Być może zaleta Bebopa dla mnie polega na tym, że to są właśnie krótkie odcinki i nie ma ich jakoś bardzo dużo. No i myślę, że bardzo szybko zauważycie, że ten serial ma bardzo dużo takich elementów, które mają sprawić, że on jest cool. I oczywiście co kto uważa za cool, za fajne, to jest kwestia indywidualna, natomiast wydaje mi się, że to działa. Że faktycznie Bebop jest jedyny w swoim rodzaju i wydaje się bardzo cool. Oglądacie ten serial i widzicie, że on jest wizualnie piękny, że ma świetny soundtrack, że jest zabawny, że jest świetnie zanimowany, że bohaterowie są bardzo charyzmatyczni i im dalej w tym serialu jesteście, tym wydają się wam ciekawsi. Jeżeli to wszystko do kupy zbierzecie, to sprawia to, że Bebop wywołuje w was takie uczucie, którego nie wywołuje prawie żaden inny tekst kultury. Że to uczucie, oglądając ten serial, jest jedyne w swoim rodzaju. I bardzo ciężko byłoby znaleźć inny serial, książkę, grę, cokolwiek, które byłoby podobne. Ponadto jest jeden film, który to jest spin-offem i uważam, że to jest porządny film. To nie jest może coś, co bym, wiecie, umieścił na równi z tymi innymi odcinkami, tymi najlepszymi odcinkami, ale nie uważam, żeby to była historia, która jakoś bardzo odstaje. Ogląda się ją przyjemnie. No i wbrew temu, co wam powiedziałem, Bebop w wielu momentach dla mnie jest serialem bardzo emocjonalnym. To jest serial, na którym ja się popłakałem chyba ze 3 razy. I to tak mocno. Scena z kasetą, za każdym razem jak ją widzę, nawet jak widzę jakieś urywki, to ryczę jak dziecko. To jest w ogóle jedna z moich ulubionych scen w czymkolwiek. Bebop jest serialem, który potrafił sprawić, że ja się popłakałem, czy miałem łzy w oczach, na scenie, gdzie bohaterowie jedzą jajka. A no, nie będę mówił więcej, ale ja autentycznie tak się wtedy czułem. No i zakończenie. Bebop ma jedno z najlepszych zakończeń czegokolwiek. To jest perfekcyjne podsumowanie. Jest cholernie przykre. Płakałem jak dziecko. Jest takie na wpół otwarte, bym powiedział. Jest fantastycznym rozliczeniem się z przeszłością. Koniec końców Bebop jest dla mnie fantastycznym doświadczeniem. Bo to jest taka historia, która dla mnie zawiera wszystko, co ja lubię w space operze. Jest równocześnie dobrą historią przygodową, która po prostu jest w stanie dostarczyć rozrywki. Dużo się dzieje, bardzo ładnie się dzieje, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie aspekty audiowizualne. Bohaterowie tryskają charyzmą, są bardzo łatwi do polubienia, łatwo im kibicować. Odcinki są zróżnicowane i oczywiście nie wszystkie są idealne. Są takie, które są trochę słabsze, są takie, które są lepsze, ale wydaje mi się, że no nie ma odcinka tragicznego.
jest parę odcinków, które są po prostu ok. I tak jak mówię, wydaje mi się, że niektóre odcinki nabierają dużo siły, kiedy ten serial ogląda się drugi raz. Pierwszy odcinek taki jest, mam wrażenie, że za pierwszym razem jak się ogląda Bebopa, to ten odcinek jest cool, jest fajny, ale wydaje mi się, że ma dużo większą moc, kiedy ogląda się go po raz drugi. Nie wydaje mi się, żeby to dla wielu, wiecie, była absolutnie najlepsza rzecz, jaką zobaczą. Wydaje mi się, że te motywy przewodnie, to, że to nie jest historia o jakiejś wielkiej zmianie, wiecie, o walce o lepsze jutro. Tylko to jest dużą stopniu historia o złamanych ludziach, którzy po prostu próbują przeżyć. Więc czasami ten serial jest dość przyziemny. To, że to jest historia w dużym stopniu o radzeniu sobie z przeszłością. To jest coś, co nie spodoba się bardzo każdemu, ale myślę, że warto spróbować. Świetna rozrywka, dostarczająca dużo emocji, absolutnie przepiękna, genialnie udźwiękowiona. I powiem też jedną rzecz, której prawie nigdy nie mówię przy okazji anime. Uważam, że to jest anime, które jeżeli chodzi o dubbing, wypada lepiej w wersji angielskiej. Bardzo rzadko to mówię. Bardzo rzadko uważam, żeby angielscy aktorzy głosowi byli w stanie przebić tych japońskich, natomiast Bebop uważam ma dużo większą moc, kiedy oglądacie go z angielskim dubbingiem. Świetna mieszanka historii szpiegowskiej, heist, noir, westernu, science fiction, przygody, dramatu. Dużo tu jest i wypada to świetnie. Piękna space opera. I też może wypadałoby powiedzieć co nieco o adaptacji live action, która się pojawiła na Netflixie. Dużo osób mówi, że jest tragiczna. Nie uważam tak. Uważam, że jest cholernie niepotrzebna. Że nie wnosi nic ciekawego. I jednocześnie nie ma tego czaru, nie ma tego właśnie unikalnego klimatu, który jest absolutnie nie do podrobienia, jakie ma anime. Polecam gorąco każdemu fanowi space opery. Bo jest to jedna z najlepszych przygód w ramach tego gatunku, jaką przeżyłem. No. A w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.